Tutaj jak co roku w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym Jana Pawła II organizujemy dni otwarte. Organizujemy w ten sposób, że każdy kierunek kształcenia, który jest realizowany w naszej szkole, ma swoje stanowisko. Uczniowie udzielają informacji łącznie z nauczycielami, czyli chcemy przybliżyć tutaj naszą szkołę, pokazać się gimnazjalistom jak najlepszej strony. Zachęcić ich do kształcenia, do wybierania tych kierunków kształcenia, które u nas mamy, czyli kierunków kształcenia zawodowego. Są to zawody budowlane, czyli mamy technika budownictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technik informatyk, technik elektryk, klasy wielozawodowe, gdzie uczniowie kształcą się w takich zawodach jak fryzjer, murarz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych. Jeżeli Państwo patrzycie na tę organizację naszych targów, to właściwie wszystko zaczyna się od tego domu, szkieletu domu, który zbudowali nasi uczniowie. I dla tego domu, który powstaje, potrzebne są właściwie wszystkie kierunki. Czyli mamy i technologów, którzy wznoszą, i techników budownictwa. Potem ten dom trzeba wyposażyć w instalacje. Trzeba jakoś dom, nawet można go zaprogramować w pewnym sensie i tutaj są potrzebni informatycy. Jeżeli będziemy mówili o takim nowoczesnym domu pasywnym, to jak najbardziej tu informatycy też są potrzebni. Jest również kierunek związany z ochroną środowiska, czyli technik ochrony środowiska, i mamy również nowy kierunek. To jest technik energetyki, systemu energetyki odnawialnej. Kierunek bardzo poszukiwany, bardzo atrakcyjny dla młodzieży, dlatego że firmy, z którymi współpracujemy przy otwarciu tego kierunku, już nam oferują miejsca pracy dla naszych absolwentów. Jeżeli chodzi o nasze kierunki kształcenia, to pozostajemy w kontakcie z pracodawcami i monitorujemy, jakie jest zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na naszych absolwentów. Mieliśmy takie spotkanie na temat współpracy szkół zawodowych z pracodawcami. Byli zaproszeni przedstawiciele zakładów firm, dyrektorzy szkół zawodowych, dyrektorzy gimnazjów, po to, żeby właśnie pokazać, jak wygląda ta współpraca i zachęcić do współpracy, żeby ta współpraca była na etapie szkół ponadgimnazjalnych, również i gimnazjów, i przede wszystkim pracodawców, żebyśmy my kształcili na potrzeby rynku pracy, żeby kształcenie zawodowe nie było oderwane od rynku pracy, tylko żeby absolwent naszej szkoły był przygotowany do wejścia na rynek pracy. Współpracujemy bardzo szeroko z firmami lokalnymi. To jest firma Atlas, firma Torgler, to są firmy Sapro. Nawet współpracujemy z firmami spoza regionu. Na przykład jest to firma Fakro. I dzięki tej współpracy, ja tu mówię tylko o kierunkach w tej chwili budowlanych, ponieważ jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych budowlanych. I te firmy umożliwiają nam przekazanie uczniom nowoczesnych technologii. I na przykład, jak Państwo widzicie, mamy całe poligony przekazane przez firmy po to, żebyśmy szkolili uczniów w tych najnowocześniejszych technologiach. Dzisiejsza konferencja, na której gościliśmy pracodawców współpracujących z naszą szkołą, przedstawicieli miasta, powiatu, ale również i dyrektorów i doradców zawodowych, miała za zadanie jakby zmienić wizerunek szkoły zawodowej, wprowadzić nowy trend do szkoły zawodowej, tak żeby szkoła zawodowa była szkołą atrakcyjną, na jaką zasługuje, szkołą pozytywnego wyboru, a więc tą szkołą, w której młodzież wybiera jako pierwszą. W naszej klasie w technikum elektrycznym są 4 klasy. Jest to bardzo atrakcyjny zawód. Uczniowie po zakończeniu szkoły nie mają problemów z podjęciem pracy. Po zakończeniu kształcenia organizujemy dla uczniów szkolenie SEPOWskie. Uczniowie mają możliwość zdania egzaminu kwalifikacji E, czyli uzyskują SEPOWskie uprawnienia do pracy w tym zawodzie. W szkole działa koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Prowadzimy różne zajęcia dodatkowe dla uczniów
to właśnie szkoło, to szkolne koło działające, działa również koło elektryczne i elektroniczne. Oprócz tego Szkolna Liga Elektryki. Także uczniowie są przygotowani dobrze do egzaminu i z reguły nie mają problemów ze zdaniem tego egzaminu. Możemy pochwalić się bardzo wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych i pragnę podkreślić, że w większości kierunków w rankingu krajowym jesteśmy w czołówce tych wyników najlepszych. Nasi absolwenci studiują, najczęściej są to studia zaoczne na Politechnice i jednocześnie mają swoje firmy i bez problemu znajdują pracę w zawodach, w których tutaj się kształcili. Bardzo dobrze kształcimy młodzież, co potwierdzone jest w wynikach egzaminów. I poza tym, że rzeczywiście na naszych absolwentów czekają miejsca pracy na lokalnym rynku. To jest szkoła, do której chciałem przejść, taki profil, który sobie wybrałem i dojeżdżam z Łęczycy, tak? To jest dość daleko i nigdy nie żałowałem tego, że taką szkołę wybrałem, bo wiem, że poziom, jaki tutaj reprezentują, jest wysoki i wiem, że na tym profilu zdam egzamin zawodowy i skończę szkołę taką, jaką chciałem. Jestem w klasie o profilu Technik Ochrony Środowiska. Nie żałuję, że ją wybrałam, bo to jest bardzo ciekawy profil, raczej ma przyszłość dla mnie. Te przedmioty, ogólnie przyroda, interesuję się przyrodą, ekologią i myślę, miałam praktyki też z tego i widziałam, jak ta praca wygląda, więc myślę, że naprawdę inni powinni też spróbować tego, bo to jest przyszłościowy bardzo kierunek i ludzie potrzebują ludzi na to stanowisko. Chodzę do klasy Technik Ochrony Środowiska, nie żałuję swojego wyboru, ponieważ uważam, że jest to przyszłościowy kierunek. Myślę, że znajdę po nim jakieś zatrudnienie w Zgierzu. Słyszałem, że ma powstać spalarnia odpadów w Zgierzu na Borucie, więc myślę, że będą nowe miejsca pracy. Ja zawsze chciałem być budowlańcem i wiedziałem, że jeżeli skończę ten zawód, tak, to będę mógł dalej się rozwijać i przy okazji pracować, tak, bo zamierzam jeszcze dalej kontynuować naukę. I wiem, że jeżeli skończę zawód technika, to będę już miał predyspozycję do tego i dużą wiedzę. Uważałem, że ważne jest to, żeby mieć zawód, tak? Bo wiem, że tutaj mam maturę, ale mam też zawód. To jest coś, co jest przydatne teraz, szczególnie żeby znaleźć pracę. Dzisiaj w naszej szkole odbywa się Dzień Drzwi Otwartych, czyli zaprosiliśmy uczniów szkół podstawowych, po południu również zaprosiliśmy ich z rodzicami, aby zapoznać ich z ofertą naszej szkoły, czyli pomóc w podjęciu decyzji związanej z wyborem gimnazjum, gdyż rodzice i uczniowie klas szóstych stoją w tym momencie przed dylematem, jaką szkołę wybrać. Rodzice po południu mają okazję poznać ogólnie wygląd budynku, stan wyposażenia klas. Zapoznać się również z nauczycielami. Klasy i nauczyciele przygotowują w tym momencie prezentacje i swoich pracowni, i swoich projektów, więc na przykład z języka angielskiego mają quizy takie bardzo prościutkie, zawsze są jakieś nagrody drobne. Także taka jest atmosfera, myślę, można się zawsze zapytać jeszcze, dopytać o to, co tam interesuje i uzyskać odpowiedzi na swoje pytania. W programie mamy Festiwal Kultury Greckiej, który jest przygotowany razem z uczniami pod przewodnictwem nauczycieli języków obcych. W latach ubiegłych gimnazjum nasze organizowało pokazy dotyczące innych krajów Unii Europejskiej, a po prostu Grecja jako kraj dość ciekawy. Jest
jesteśmy gimnazjum jedynym w powiecie i jedynym w mieście, które prowadzi nauczanie w oddziałach dwujęzycznych, czyli mamy bardzo bogatą ofertę języków obcych, ze szczególnym tutaj nasileniem na język angielski. Jeździmy bardzo często na spektakle w języku angielskim, bo jestem w klasie dwujęzycznej, także bardzo często jeździmy na spektakle w języku angielskim. Ostatnio także byliśmy na Eurobiku, to są takie kilkudniowe warsztaty odbywające się w górach, które prowadzą wolontariusze z różnych krajów i oni opowiadają o swoich krajach, razem z nimi bawimy się, poznajemy kultury innych krajów i naprawdę to jest bardzo ciekawa rzecz. Byliśmy także w Anglii, ja już byłam drugi raz. Uczę się w tej szkole już, to będzie trzeci rok. I to, że tu poszłam do klasy dwujęzycznej, bo jestem w klasie dwujęzycznej, nie żałuję tego wyboru, bo dzięki temu nie muszę chodzić dodatkowo angielski. Mam 6 godzin angielskiego tutaj i mam naprawdę świetną klasę i bardzo dobrych nauczycieli. Uważam, że jest to gimnazjum na bardzo dobrym poziomie. Oferujemy bardzo szeroką ofertę dla osób z bardzo różnymi talentami i wychowanie fizyczne, i języki, i również plastyczno-muzyczne. I humaniści, i matematycy ściśli też znajdą tutaj swoje miejsce. Jest różnorodne, bo są tutaj i klasy dwujęzyczne, i sportowe. W zeszłym roku była nawet także inicjatywa zrobienia klasy artystycznej. Także myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Ja nigdy nie miałam żadnych problemów z rówieśnikami w tej szkole. Nigdy mnie nikt nie zaczepiał. Zazwyczaj relacje między nami, znaczy między kolegami ze szkoły są dość przyjazne. Z dużą dozą wrażliwości podchodzimy do ich takich problemów typowych dla wieku, a powiedzmy no nie zawsze obserwowanych na zewnątrz. I myślę, że młodzi ludzie, którzy są uczniami naszej szkoły, darzą nas dużym zaufaniem i myślę, że powierzają, znaczy nie myślę, wiem, powierzają nam swoje problemy, takie, które, w których rozwiązywaniu staramy się im bardzo pomagać.